10 czerwonoarmistów w Armii Polskiej. Generał Józef Waluk. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku zmobilizowany do Armii Czerwonej. Został zastępcą szefa zaopatrzenia batalionu łączności 1 Brygady Wojsk Kolejowych na Froncie Zachodnim i Froncie Leningradzkim. W 1942 roku wstąpił do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. W Armii Czerwonej dosłużył się stopnia starszego porucznika. Walczył na froncie trzykrotnie ranny. W latach 1954-55 studiował na Wyższej Szkole KGB przy Radzie Ministrów Związku Radzieckiego w Moskwie. Jesienią 1963 roku mianowany generałem brygady. W 1971 roku był delegatem na 6. zjeździe PZPR, zaś w 1967 roku został przewodniczącym Polskiej Komisji Inwentaryzacji Obiektów zajmowanych przez jednostki stacjonujące w Polsce Armii Radzieckiej. We wrześniu 1974 roku pożegnany przez ministra obrony narodowej generała armii Wojciecha Jaruzelskiego w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej i przeniesiony stan spoczynku. Generał Cezary Nowicki. W 1930 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a w drugiej połowie lat 30. odbył przeszkolenie wojskowe. W 1941 roku zmobilizowany do Armii Czerwonej, w 1942 roku ranny na froncie pod Kaługą. Skończył szkołę oficerską i został podporucznikiem Armii Czerwonej. W 1948 roku szef Wydziału Samochodowego Dowództwa Okręgu Wojskowego w Warszawie. W 1950 roku zastępca szefa Departamentu Służby Samochodowej MON-u, zaś od sierpnia 1951 roku zastępca szefa i szef Służby Samochodowej MON-u. W lipcu 1955 roku awansowany na generała brygady. Pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego na Powązkach w Warszawie w imieniu kierownictwa MON. W pogrzebie uczestniczył m.in. wiceminister obrony narodowej, generał broni Józef Urbanowicz. Stanisław Lisowski, generał. Urodzony w polskiej rodzinie jako syn żołnierza Armii Carskiej Ignacego, w 1920 roku ukończył gimnazjum, a następnie został słuchaczem oficerskiej szkoły inżynieryjnej w Leningradzie. Walczył na różnych frontach wojny domowej, studia zakończył w 1925 roku. W 1941 roku został mianowany dowódcą pułku pontonowego. W walkach z Niemcami szef oddziału w sztabie frontu leningradzkiego. W kwietniu 1944 roku został skierowany do Wojska Polskiego i wyznaczony na stanowisko szefa wojsk inżynieryjnych. Saperskich. 13 września 1944 roku awansowany na generała. Przeszedł cały szlak bojowy pierwszej armii. Po wojnie był szefem wojsk inżynieryjnych, jak już wcześniej wspomniałem. Włożył wiele trudu i inwencji w wytworzenie wojsk inżynieryjnych Wojska Polskiego, wyposażenie ich w sprzęt i środki oraz przygotowanie do działań bojowych. Był głównym organizatorem rozminowania Warszawy i terytorium kraju oraz odbudowy szlaków komunikacyjnych, w tym przede wszystkim mostów. Był odznaczony wieloma różnymi odznaczeniami, w tym orderem Virtuti Militari IV klasy w 1945 roku. Mimo że był czerwonoarmistą, bardzo mu zależało, aby stworzyć nową Polskę, silną i dobrze funkcjonującą. Dmitrij Mostowienko, generał pułkownik Wojsk Pancernych Armii Radzieckiej. Brał udział w napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. W grudniu 1940 roku został dowódcą 3. Korpusu Zmechanizowanego. W 1941 roku był generałem majorem i również w 1941 został dowódcą wojsk pancernych na froncie zachodnim. Zaraz po wojnie, bo jeszcze w 1944 roku został skierowany do służby w Wojsku Polskim, został dowódcą wojsk pancernych i zmotoryzowanych Wojska Polskiego. 25 maja 1945 roku Prezydium Krajowej Rady Narodowej mianowało go generałem broni Wojska Polskiego. W 1946 roku wrócił do Związku Radzieckiego. W stan spoczynku przeszedł jako generał pułkownik. Kontradmirał Nikołaj Abramow. Dowódca jednostki szkoleniowej floty czarnomorskiej, uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii oraz bronił Sewastopola. W 1944 roku został skierowany do wyzwolonej Bułgarii jako zastępca przewodniczącego Sojuszniczej Komisji Kontrolnej, zaś w sierpniu 1944 roku został skierowany do Polski jako dowódca polskiej marynarki wojennej. Zajmował się organizacją struktur i zabezpieczeniem stoczni. W maju 1960 roku został przeniesiony do rezerwy. Kierował Leningradską Sekcją Weteranów Wojny w
Hiszpanii. Zmarł w 1964 roku i, drodzy Państwo, ten pan odpowiada za utworzenie Armii Morskiej Polskiej po II wojnie światowej. Być może gdyby nie Nikołaj Abramow, byśmy nie mieli marynarki tak szybko. Oczywiście ja nie mówię, że on był dobry, ja stwierdzam fakt, że to on stworzył tę polską marynarkę, tak? Bo to tak było, to, że komuniści stworzyli państwo polskie na nowo po II wojnie światowej, to jest fakt. A czy oni to zrobili dobrze czy źle, to już jest inna kwestia. No, oczywiście źle, przecież stalinizm, czyli czasy rządów Bieruta, to był najgorszy okres w historii powojennej Polski, tak? No ale wtedy jednak to się wszystko otworzyło, więc warto wiedzieć, kto był za to odpowiedzialny. Przyznam szczerze, że ciekawi mnie, czy oni chcieli stworzyć Polskę silną, tylko im nie wyszło, czy od razu mieli zamysł, żeby Polska była słaba, bo wiecie, Polska była bardzo istotna dla Związku Radzieckiego, bo tutaj by przebiegał front, więc dobrze jednak, żeby Polska była dobrze wyposażona pod kątem militarnym. No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Władysław Korczyc. Uczestnik rewolucji październikowej w Armii Czerwonej od 1917 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej po stronie sowieckiej oraz wojnie domowej w Rosji. Ofiara Wielkiej Czystki w 1938 roku, był on wtedy więziony i torturowany. Przeżył, gdyż udawał obłąkanego, podając nazwiska z trylogii Sienkiewicza. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej powierzono mu dowodzenie 245. Dywizją Piechoty, którą dowodził w przeciwuderzeniu pod Starą Russą. Brak danych o służbie w okresie 1941-1942. W maju 1944 roku został skierowany do Wojska Polskiego i wyznaczono mu stanowisko szefa pierwszej Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Początkowo był nastawiony do Wojska Polskiego bardzo sceptycznie i był niezadowolony z przeniesienia właśnie do naszego kraju. W końcu jednak pozwolił sobie na rozpamiętywanie krzywd doznanych w Związku Radzieckim i popadł w konflikt z marszałkiem Rokossowskim, o którym jeszcze opowiem. W latach 45-48 należał do Polskiej Partii Robotniczej oraz do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Poseł na Sejm PRL. W 1954 roku odwołany do Związku Radzieckiego. Jedną z przyczyn była ciężka choroba. Po przejściu w stan spoczynku mieszkał w Moskwie, gdzie zmarł i został pochowany. Jerzy Bordziłowski. W 1924 roku wstąpił do Rosyjskiej Partii Komunistycznej. Podczas napaści Niemiec na Związek Radziecki walczył na froncie. Przygotował on m.in. obronę, a następnie kontrofensywę na Łuku Kurskim, czyli był dowódcą w trakcie największej bitwy pancernej w historii. W listopadzie 1943 roku został przeniesiony na stanowisko szefa wojsk inżynieryjno-saperskich, zaś w 1944 roku został skierowany do Wojska Polskiego. Zaledwie 3 lata później powierzono mu czuwanie nad klubem Legia Warszawa. Nie wiem, czy wiecie, jak było za komuny z polskimi klubami. Otóż funkcjonowało to tak, że klub miał swój patronat. Na przykład był klub policyjny Gwardia Warszawa, klub wojskowy Legia Warszawa, czy klub kolejowy, na przykład Polonia Warszawa, czy Lech Poznań. I w klubach kolejowych grali tylko pracownicy kolei, w klubach wojskowych grali wojskowi, w klubach policyjnych grali policjanci. W Warszawie właśnie były 3 kluby. Był klub policyjny Gwardia, klub kolejowy najbiedniejszy Polonia i klub wojskowy Legia. No i Legia została wyniesiona na szczyty, ponieważ wymyślono tam bardzo ciekawy sposób pozyskiwania piłkarzy. Otóż polegało to na tym, że kiedy tylko pojawił się w Polsce dobry piłkarz, to od razu wysyłano mu pismo, że jest powołany do armii i miał wybór albo służyć w armii, albo grać w piłkę dla armii, czyli w Legii Warszawa. Wiadomo, że każdy wolał jednak być piłkarzem niż wojskowym. Stąd w Legii tak wielu zawodników dobrych grało. I właśnie autorem, jednym z autorów tego pomysłu był Jerzy Bordziłowski. Później zajął się bardziej polityką, na przykład to on wydał rozkaz krwawego stłumienia protestów ludności w czasie wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku. Następnie został posłem na Sejm PRL. W lutym 1965 roku został głównym inspektorem szkolenia bojowego. Zmarł 5 kwietnia 1983 roku w Moskwie, gdzie powrócił do służby w Armii Czerwonej. Wanda Wasilewska. Założycielka i przewodnicząca Związku Patriotów Polskich w Związku Radzieckim, współzałożycielka Ludowego Wojska Polskiego, które walczyło na froncie wschodnim II wojny światowej oraz wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pułkownik Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej i uczestniczka Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W trakcie II wojny światowej Wasilewska była główną doradczynią Józefa Stalina w sprawach
polskich, także to wszystko, co się działo w trakcie II wojny światowej i wynikało z Rosji, to można powiedzieć, w dużej mierze była jej zasługa, ponieważ to ona doradzała i ona ewentualnie zgadzała się na pewne kwestie, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły, a nie okłamujmy się. Gdyby pewnie się nie zgodziła, to by nie dożyła końca wojny, więc możemy założyć, że zgadzała się na decyzję Stalina. Uważała, że pakt Ribbentrop-Mołotow był niezbędny dla odroczenia konfrontacji Związku Radzieckiego z III Rzeszą. Generalnie można powiedzieć, że jej poglądy były w 100% antypolskie pod każdą kwestią. Na przykład uważała, że Lwów jest ukraiński, pod żadnym pozorem nie wolno dawać Lwowa Polsce. Także też można powiedzieć, że zasługa utracenia Lwowa jest w jej kwestii. Otóż oficjalnie reprezentowała po wojnie Polską Partię Robotniczą. Po II wojnie światowej nie zdecydowała się wrócić do Polski, a mimo to reprezentowała Polskę na wielu ważnych spotkaniach. Na przykład na II Kongresie Obrońców Pokoju w Warszawie została wybrana w skład Światowej Rady Pokoju. Prowadziła działalność propagandową i dyplomatyczną. W 1948 roku na Kongresie Zjednoczonych PPR i PPS była gościem honorowym. Jako że Wasilewska związana była z frakcją stalinowską, zmarła w 1964 roku w Kijowie na zawał serca. Stanisław Popławski, radziecki wojskowy, polityk, generał Armii Radzieckiej, dowódca wojsk lądowych, wiceminister obrony narodowej, członek Komitetu Centralnego PZPR, bohater Związku Radzieckiego. Podczas wojny niemiecko-radzieckiej walczył w składzie frontu zachodniego i frontu kalinińskiego. Brał udział w walkach pod Moskwą, nad Bałtykiem, o Berlin, operacjach nadbałtyckiej, wschodniopruskiej, wiślano-odrzańskiej i berlińskiej, także doświadczenie bojowe ogromne. Po zakończeniu działań wojennych w 1947 roku pełnił funkcję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 1947 roku został również dowódcą wojsk lądowych, głównego inspektora wyszkolenia bojowego. W czerwcu 1956 roku dowodził oddziałami wojska tłumiącymi wystąpienia robotnicze w Poznaniu. 20 listopada 1956 roku powrócił do Związku Radzieckiego, gdzie przeszedł w stan spoczynku. Konstanty Rokossowski, polski radziecki żołnierz, dowódca, marszałek Polski, marszałek Związku Radzieckiego. W trakcie I wojny światowej walczył w armii rosyjskiej w okresie rewolucji. Był związany z działaniami rewolucji październikowej. W jego oddziale doszło do podziału. On oczywiście popierał komunistów. W 1937 roku stał się ofiarą czystek stalinowskich. Został oskarżony o szpiegostwo dla wywiadu japońskiego. W czasie śledztwa połączonego z torturami wybito mu 9 zębów i złamano 3 żebra. Ponadto połamano mu palce u stóp. Życie uratowała mu osobista interwencja dawnego przełożonego, a nowego dowódcy Armii Czerwonej, marszałka Siemona Timoszenki, który po niepowodzeniach Armii Czerwonej w wojnie fińskiej wyjednał u Józefa Stalina zwolnienie części oficerów uwięzionych w okresie Wielkiej Czystki, oczywiście tych najlepszych, w tym Rokossowskiego. Został on skierowany oczywiście do armii rosyjskiej, walczył pod Moskwą, walczył w Stalingradzie, również brał udział w bitwie na Łuku Kurskim i w operacji Bagration. W Polsce był dowódcą wojsk oraz był odpowiedzialny za tłumienie protestów mieszkańców Polski. 20 października 1956 roku Rokossowski nie został wybrany do nowego biura politycznego KCPZPR i został oddelegowany do Rosji. Przez cały okres służby wojskowej we wszystkich dokumentach wojskowych i cywilnych stwierdzał, że jego narodowością jest narodowość polska. Jest bardzo duże grono ludzi mówiących, że Rokossowski tak naprawdę nie brał udziału w tłumieniu antyradzieckich rozruchów w Polsce i żeby obrońcą Polski, żeby Polakiem narodowości radzieckiej. Jednakże oficjalna wersja mówi, żeby takim w pełni żołnierzem Armii Czerwonej, co oczywiście niekoniecznie musi być prawdą, bo sprawa jest cały czas badana, także w tym przypadku przed ocenianiem zachęcam Was do zapoznania się z Konstantynem Rokossowskim, zapoznaniem się z jego biografią i wypracowaniu sobie własnego zdania, bo równie dobrze mógł być on przecież po prostu Polakiem w Armii Czerwonej, który walczył o interesy polskie. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawy oraz światowa historia. Trzymajcie się, cześć!